Dzień dobry. Witajcie w środę 14 kwietnia. Dzielę się z wami dwoma wersetami biblijnymi. Pan sprawił im radość. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Pewien mężczyzna cierpiał z powodu trudnego doświadczenia, które przechodził w swoim życiu. Był smutny, brakowało mu szeroko pojętej siły. Nie odczuwał radości. Jego przyjaciel był geologiem i dużą ilość swojego czasu spędzał w górach, badając teren. I kiedy odwiedził swojego zasmuconego przyjaciela, powiedział mu tak. Wiesz, przyjacielu, ostatnio dużo czasu spędzam w górach i zauważyłem z nich, że życie możliwe jest tylko w dolinach. Im wyżej spoglądałem, tym mniej domów dostrzegałem, a nawet i drzewa rosną do pewnego stopnia, im bliżej szczytu, tym mniej roślinności tam się znajduje. I tak właśnie jest. Życie możliwe jest tylko w dolinach, czyli tam, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest komfortowo, ale brakuje tam czasem słońca. Czasem rzeka występuje z brzegu i zalewa niektóre domy. Czasem brakuje pięknego widoku za oknem, pojawia się mgła, smog i bywa nieprzyjemnie. Ale życie możliwe jest i toczy się właśnie w takich miejscach, gdzie być może i u ciebie dzisiaj dzieje się jakaś smutniejsza historia. I myślę, że takie smutniejsze historie dotyczą w większym lub mniejszym stopniu każdej i każdego z nas, a szczególnie w tym czasie pandemii, jaki aktualnie przeżywamy. No właśnie, przeżywamy taki wspólny kontekst, żyjąc w dolinie. I słyszymy dzisiaj słowa, które nawiązują jakby do czegoś całkowicie innego. Czegoś, co jest pozytywne, co jest przyjemne. Te dzisiejsze dwa wersety nawiązują do radości, do emocji, która jest szczera, autentyczna, która jest nieudawana. Bo okazuje się, że taka właśnie radość może istnieć i to może istnieć mimo wszystko. I nie jest ona jakimś szczególnym śmiechem, jakimś radosnym pląsaniem, ale jest taką wewnętrzną siłą, która sprawia, że odczuwasz radość, szczęście z tego, że Bóg jest blisko ciebie, że On w tym smutniejszym czasie cię nie opuścił i możesz dzisiaj oprzeć się o Jego ramię, jak o ramię najlepszego przyjaciela. Do tego ta radość spotęgowana jest tą informacją, że twoje imię zapisane jest w niebie. Czyli Bóg ciebie zna i to zna ciebie jako swoje dziecko. Droga siostro i bracie, czy ty dzisiaj odczuwasz taką właśnie radość? Wznieś się na skrzydłach radości, ponieważ Bóg nie pozwoli ci upaść. Nawet jeśli z czasem opadną ci pióra, trzymaj się go mocno. Jeśli polecisz nad doliną smutku i cierpienia, Bóg ukaże ci dalszy horyzont. A gdy wydaje ci się, że już nigdy nie wyjdziesz na prostą, On zmieni przygnębienie w odwagę. Tak czytamy pod dzisiejszymi wersetami biblijnymi. A moją modlitwą dzisiaj jest to, by Bóg sprawił ci radość w twojej dolinie. Amen. Zostańcie z Bogiem.